Witamy w budynku Warsaw Spire w restauracji The Place. Dzisiaj specjalny sylwestrowy program i w specjalnym gronie, bo o ile się nie mylę, to chyba pierwszy raz w historii telewizji trzech aktualnie pracujących trenerów w Ekstraklasie będzie rozmawiało właśnie o Ekstraklasie, w ogóle o piłce w roku, który się za moment zakończy. Dzisiaj moimi gośćmi są Jacek Magiera, trener Legii Warszawa. Dzień dobry. Czesław Michniewicz, Nieciecza. Dzień dobry. Brukbet. Paweł Zarzeczny, o ile pamiętam, nie doszły trener Drwęcy, Nowe Miasto. Finisz Parkiet. Tak, było blisko. Pierwsza liga. Pierwsza liga. Tak, nawet zostałem mianowany, a zgodził się trener bodaj Apostel, że mogę siedzieć na ławce. Ale wytrzeźwiał właściciel po prostu, bo najpierw go skułem strasznie. Nad jeziorem to było łatwo. A potem Zyga. Taki Dąbrowski. Bardzo fajny facet. Tak, Dąbrowski. Bardzo fajny gościu. I ten nie był zadowolony ze trenera dotychczasowego i mówi, nie wziąłbyś tego. Ja mówię, no pewnie. Ile płacisz? 8 000. Ja mówię, dasz dwójkę z przodu, to będzie tego. Okej, no dobra. No jeszcze do wielów dwójka z przodu. I ten, ale rano ten. On był zresztą świadkiem Jehowy, więc wiesz, pewnie poszedł do spowiedzi i zaraz go tam naprosto. Tych problemów nie ma Maciej tak Bartoszek, jest, który od niedawna prowadzi Koronę Kielce, ale chyba mogę o wszystkich powiedzieć, że zaprosiliśmy tutaj ludzi sukcesu, no bo tabela i wyniki nie kłamie. Korona poszła w górę, Termalika, Brukbet nadzwyczajnie wysoko. Legia trochę kuleje, bo dopiero trzecie miejsce, no ale no, mamy nadzieję, że się trochę mamy cały poprawisz. Następny rok, aby nadrobić te zaległości, które są za nami. Oczywiście trzecie miejsce nas nie zadowala. Właśnie, bo tu przed programem rozmawialiśmy, że jedynym trenerem, który względem oczekiwań jest do tyłu, to przykro to stwierdzić, ale jesteś ty. Przykro to stwierdzić, dlatego szampana wypijemy w Nowy Rok tylko, a potem zabieramy się do pracy. Mhm. Mówiliśmy też o tym, zanim zaczęliśmy program, że jesteś w trochę trudnej sytuacji, bo zawiesiłeś sobie tak wysoko poprzeczkę, że teraz, żeby ją przeskoczyć, to już naprawdę trzeba być Arturem Partyką. No świadomość jest tego, że poprawić wyniki będzie bardzo trudne, bo ostatnie spotkania 5-0, 5-1, no, na pewno bardzo dobre pod względem ilości strzelonych goli, pod względem gry. Trzeba tak Czesiu, po 1-0. I dlatego 0-0. Ja już tu z Czesiem rozmawiałem, także mnie będą interesowały też takie zwycięstwa 1-0. Najważniejsze, żeby wygrywać. To jest kierunek, do którego dążyć. I do tego będziemy tak dążyć, starać się trzymać ten poziom, aby zdobywać punkty przede wszystkim. Czesiu, chciałbyś w końcu wygrać 5-0 z kimś, co? Znaczy przegrałeś 5-0 w tym sezonie, ale wygrać to też by się przydało. Tak, na pewno spokojnie jest na ławce w końcówce meczu, bo te mecze na 1-0 to dużo nerwów kosztują. A 2-0 jeszcze gorzej. 2-0 jeszcze gorzej. Jacek wygrał decydujący mecz o wyjście z grupy ze Sportingiem i wie, jak to ostatnie minuty wolno. Ten czas płynie, siedzisz na tej ławce, nie masz wpływu na nic, zrobiłeś już 3 zmiany, a ten czas jakby stał w miejscu. No, takie mecze mieliśmy za sobą, no ale zawsze wygrać lepiej 1-0 niż przegrać 1-0. Korona tak dość regularnie, 2-0, tam czasami trochę wyżej nawet. Oczywiście porażki też się zdarzają, ale horrorów nie macie raczej. No raczej nie, chociaż wydaje mi się, że te nasze spotkania przysparzają sporo emocji i to takich pozytywnych kibicom, także na tą chwilę dobrze to wygląda, ale tak wracając do tego, co wcześniej tutaj rozmawialiście, no to 1-0 wygrać to jest też sztuka, bo to jest naprawdę... Ale jest to sztuka 5-0. Na pewno, zgadza się. No, nam akurat tak się złożyło, że w tej chwili w Koronie 4-1 to był najwyższy. Tutaj nasz wynik, dobrze mecz się ułożył. No, jakieś bramki życia padały też. Na to nie ma co liczyć. Chyba wpływ trenera na taki akurat wynik jest znikomy, gdy padają takie bramki akurat. No. Nie, tak, ale na pewno tym ostatnim meczem z Lechią pokazaliśmy, że naprawdę w dobrą stronę idziemy i ten mecz cały czas mieliśmy pod kontrolą, także na razie dobrze to wygląda. Ale ja się nie zgodzę z tą, powiedziałeś, że trener nie ma wpływu na takie bramki. Kiedyś, pamiętam, pracowałem w Widzewie, był Piotr Grzelczak. Wystawiłem go w ataku i powiedziałem, że jak przyjmiesz piłkę, niezależnie w której minucie, to cię zmienią. Z każdej piłki ma strzelać. Mecz się rozpoczął, była trzecia czy czwarta minuta. Piłka skozłowała w kole. Piotrek uderzył, Sandomierski się nie spodziewał, prowadziliśmy 1-0. Także czasami trener może wymóc na zawodniku, żeby strzelał z każdej pozycji. Ale Grzelczak, powiedzmy, to ma, a ci zawodnicy, którzy w tamtym meczu strzelali te gole, to niekoniecznie są z tego znani, przynajmniej wcześniej nie zaprezentowali takich uderzeń, tak? No tak, no Wania chyba strzelił Markowicz pierwszą bramkę i to jeszcze z lewej nogi, tak? Którą ma zdecydowanie słabszą, tak? Dominująca noga u niego prawa. Piękna bramka, no. Mhm. Oby takich więcej. Paweł, jaki to był rok dla polskiej ligi, dla
dla polskiej piłki także. Znaczy ja to się czuję tak trochę wygrany dzięki trenerowi Magierze, ponieważ tak naprawdę nie chcę zmyślać, ale było tam nas ze 100 dziennikarzy na meczu Legia Real i tylko jeden dziennikarz przewidział, że Legia strzeli nie bramkę, a kilka bramek i nie przegra i to byłem ja. I byłem tak z siebie strzelenie dumny, mimo że i tak mnie orżnęli na kasę, bo to chytrusy, skąpcy, golasy, to już pomijam, że jak kasa poszła w ruch, to uciekło 80. Jak się zakładasz z ludźmi, którzy 8... nie mają pieniędzy, to jest... Nie, mnie stali wokół, no nie mogłem wykluczyć kogoś z hazardu. U mnie hazard jest dozwolony, ja nie jestem Legia. I popieram zresztą hazard i zakłady wzajemne. Chodzi o to, że ja postawiłem 4-2 dla Legii i byłem naprawdę blisko. I tam już, no dobrze, że nie przyszło 4-2, może pod jednym względem bym jeszcze bardziej zwariował, nie? Więc tam już tak jestem czasami bliski. Nie, no nie, to drobne były tam, wiesz, 1000 zł w sumie w tej całej puli, jak pouciekała ta reszta. Ale nie, chodzi o to, że ja sprawdziłem wtedy na sobie, że no przecież za te stówę mogłem sobie kupić flaszkę whisky bardzo przyzwoitą i wypić sobie z kolą. Nie, że sam, tylko z kolą. No ale, się, ale dobra, ale chodzi mi o to, że w całej tej grupie okazało się, że są ludzie, którzy wierzą w polskie drużyny i w sport w ogóle jako sport i są ludzie, którzy tak patrzą zimno. 5-0 Real, 3-0 Real, 4-0 Real, takie tamte. A we mnie takie dziecko, takie fajne, takie, no, takie, które idąc z ojcem, no ja ojca nie mam, ale tak sobie wyobrażam, idąc z ojcem na stadion, to jak mu ten ojciec powie, że wygramy, to ten dzieciak w to wierzy, że jest to możliwe. I dlatego się czuję wygrany, a oczywiście tylko dzięki ambicji zawodników było to możliwe i dzięki temu, że trenerowi udało się tego ducha nie zgasić, tak, że jednak przekonać, że walczymy, że przechodzimy linię środkową boiska, tak? Co w przypadku polskich drużyn w pucharach jest raczej, można powiedzieć, ewenementem. Bardzo możliwe, że Jacek nie słyszał o Realu nic, bo siedział gdzieś w Sosnowcu, z Częstochowy, w ogóle wiesz, mógł gdzieś tam na obrzeżach nie tego, nie zauważyć. Nie, no ja tak się specjalnie przekomarzam, nie tego. Ale chodzi mi tylko o to, że jak my sobie uświadomimy, że nie ma jakiejś bariery, to nam jest łatwiej chyba tak Kolumb tam mówił, że to, co jest tam przed nami, jest realne i dlatego popłynął przed siebie. Przecież mówiąc szczerze, no śmieszny przykład wam powiem i zamilknę. W tak godnym towarzystwie nie będzie to dla mnie ujmą żadną, że na pierwszą wyprawę z trudem zebrał 40 marynarzy, a kiedy wrócili z towarem już, który nakradli oczywiście na potęgę, to znaczy nakradli, wymienili na koraliki. To z powrotem, tyle, że chcieli okraść Indię, a okradli przez pomyłkę Amerykę. Parę wysepek na początek. To na drugą wyprawę się zgłosiło już 1600. Także to jest właśnie jak ta wiara się rozszerzała nagle, jak wszyscy uwierzyli. Kurczę, jest to możliwe. Ale jest to była analogia do Legii, a po drugiej wyprawie, co było, niedawno trzecia wyprawa i jeszcze więcej się zgłosiło, aż w końcu skolonizowali całe te dwa kontynenty, bo zaraz się wzięli za i północną, i południową. Niedawno do Legii też piłkarze tak się nie pchali drzwiami i oknami, a teraz na pewno ten ruch jest znacznie większy. Jacek, ty byłeś w tym programie kiedyś już u nas, jak byłeś bezrobotny, prawda? To wtedy jeszcze? Tak? No to lato było. Nie, maj? Coś takiego. To Paweł było. Jeszcze nie był dla ciebie taki miły, jak teraz. No. Nie był. Nie, no, ale wiesz, ale zawsze czuł sympatię, bo to widać. Ale ja byłbym teraz jakiś kompletnie niepoważny, gdybym wyjść z człowieka, który, wiesz, wykorzystuje swoją szansę. Dlatego chciałem ja właśnie z, ja się śmieję tylko uzmysłowić, jak wiele w swoim życiu się zmieniło, że nawet Paweł Zarzeczny tutaj nabrał ogromnego szacunku i sympatii po tym remisie z Realem Madryt. Tak? To był dla ciebie też w tym roku taki przełomowy mecz. Tak, bo ze Sportingiem nie czarujmy się. Sędzia był na waszym najlepszym zawodnikiem. Czy to był najlepszy mecz? Trudno powiedzieć, bo tych spotkań na pewno było... Powiedzcie najlepszy, przełomowy. Najlepszy moment dla ciebie. Najlepszy moment. Można tak powiedzieć, bo rzeczywiście graliśmy z klubem takim, który wygrał w zeszłym sezonie Ligę Mistrzów. I w poprzednim i trzeba było tam jeszcze sięgać pamięcią. Mistrzem świata został właśnie, też możecie sobie dopisać. Dokładnie, mają zawodników, którzy kosztują kilkaset milionów euro. I zdobyć puk z takim zespołem, no to wielki sukces dla klubu, dla tych piłkarzy, dla mnie, początkującego, trzeba powiedzieć, trenera. I tak, to był przełomowy. Taki, który po 21 latach bez punktów w Lidze Mistrzów do Legii zdobyliśmy. I to nas na pewno cieszyło. I ja od razu na konferencji powiedziałem, że gdzieś tam czułem niedosyt, że się nie wygrało, bo było bardzo blisko na pewno tego, żeby dowieść. Jak blisko, to czasem bym był wtedy. Tak jest. Jakbyśmy strzeli czwartą, to tym ja bardziej. Ja się po programie oddam, może. Natomiast...
Nie, dzięki. Natomiast nie trzeba go szanować, bo to jest sukces całej polskiej piłki, że ten punkt zdobyliśmy. I po dobrym meczu, po bardzo dobrym meczu. To wejście takie dziwnie łatwe dla ciebie było, prawda? Tak wszedłeś i nagle wszystko się zmieniło. Tak w zasadzie można zwątpić w rolę trenera po tym wejściu, bo wydawałoby się, że praca trenera to jednak żmudne przekonywanie piłkarzy do własnej koncepcji, do własnego treningu, lata nauki, taktyki. A ty po prostu wszedłeś, powiedziałeś: dzień dobry, jestem Jacek Magiera, od dzisiaj zaczynamy wygrywać mecze. Ja takie może ja zanim ty odpowiesz. Pamiętam taką wypowiedź trenera Smudy, mówi, że ktoś przyszedł po nim, powiesił kapelusz na wieszaku, a wszystko już było dograne, już trenera Smudy nie było i zespół zaczął wygrywać. Także nie wiem, czy przyszedłeś w kapeluszu, czy bez kapelusza. No są takie anegdotki, na pewno dużo na ten temat słychać. No, można powiedzieć, że rzeczywiście tak to wyglądało i ten start na pewno był dobry, bardzo dobry. Ja się do pierwszego meczu przygotowywałem w samolocie, bo jechałem, sam kierowałem samochodem z Sosnowca. Myślałem, do Warszawy. Jechałem, nie było czasu na nic. Jechałem do Warszawy, jeden rozruch w sumie, po którym no, trudno stwierdzić, jakieś wnioski wyciągnąć. Oczywiście spojrzałem, kto jest uśmiechnięty, kto jest smutny, kto jak biega. Natomiast no, intuicja też mi podpowiadała. Postawiłem w tym pierwszym spotkaniu na tych piłkarzy, których znałem, na których wiedziałem, czego się spodziewać. Takich, którzy też w dużej mierze wcześniej grywali i tych, których oglądając w telewizji uznawałem za w niezłej formie. No i poszło. Natomiast najwięcej mi dał, nie ukrywam, ten pierwszy tydzień po powrocie ze Sportingu, gdzie już mieliśmy analizę przygotowaną, w jaki sposób gdzieś tam prowadzić tą drużynę, na co zwracać uwagę, czego wymagać od piłkarzy, bo to jest najważniejsze, aby oni wiedzieli, czego wymagać. No, pomógł mecz z Lechią, wygrany 3-0. No, po tym pękło coś w tej drużynie takiego optymistycznego. Ale sam się nie wygrał. No sam się nie wygrał. No, zawodnicy byli oczywiście zmotywowani. Dużo pracowaliśmy nad pewnością siebie, nad radością. Tak jak jadąc nawet do Lizbony, no chcieliśmy zaskoczyć Sporting tym, że wyjdziemy wysokim pressingiem. I tak te przez te 10-15 minut to wyglądało. Potem strata gola po stracie gry gdzieś tam spowodowała to, że Sporting uwagę, ale dalej nakazaliśmy grać. Mieliśmy grać, cieszyć się, nabierać pewności, wygrywać pojedynki. My postawiliśmy sobie te cele, co mówiłem na konferencji po Sportingu. Nas nie interesuje to, żebyśmy od razu nie wiadomo jak grali. Cieszmy się jak dzieci, jak strzelimy pierwszego gola, bo to pozwoli jeszcze większą nabrać pewność siebie. Potem cieszmy się jak dzieci, jak zdobędziemy punkt, a niesieni tym punktem na końcu wygrajmy. Udało się to zrealizować, zawodnicy to zrobili, bardzo się cieszymy, bo gdyby ktoś po meczu z Borussią powiedział, że wyjdziemy z tej grupy, no nie uwierzyłby. My wierzyliśmy w to, że się uda, udało się i chwała zawodnikom za to, że walczyli. Czy mieliście nadzieję, bo to jest... Wierzyliśmy. Nie do końca to samo. Ja wierzyłem i jestem przekonany, że zawodnicy też to wierzyli. Patrzyli na to, w jaki sposób idziemy. Pomału, ale do przodu, że można to zrobić. Korona też się tak nagle odblokowała, prawda? Że czarodziejska różdżka, wchodzi Maciej Bartoszek, szas prast. O co w tym chodzi? Jak to jest, że trenerzy, że drużyny, które nie mogą grać pod wodzą pewnych trenerów, nagle gdy przychodzi nowy trener, zaczynają znienacka punktować? Ze strachu. Nie, ale podobnie było w moim poprzednim klubie. Bardzo dużo analogii widzę do tego, w którym momencie jestem teraz. Ja myślę, że bo tak się przysłuchiwałem temu, to co Jacek mówił i jakie pytania mu tu zadawałeś. Mnie się wydaje przede wszystkim, że najważniejszą rolą trenera, który przyjdzie, jest przekonanie drużyny, zawodników do swojego sposobu gry, swojego sposobu myślenia. Ja myślę, że już nawet pierwszy kontakt trenera z drużyną jest bardzo ważny, że to są bardzo ważne momenty, a każdy dzień, każda godzina wspólna przynosi dodatkowe efekty, ale tak jak Jacek tu wspomniał, Jacek krótko przed meczem przyszedł i musiał i akurat dobrze zrobił, bo postawił na zawodników, których widział, których obserwował i którym uważał, że w tym momencie może zaufać. I to był sposób akurat taki, bo uważam, że tak jak właśnie powiedział, nie miał czasu na to, żeby odpowiednio przepracować. Ja miałem trochę łatwiej, bo ja miałem jednak tydzień czasu na pracę, nawet ponad tydzień, na to, żeby jednak z tym zespołem popracować i przygotować się do spotkania. I
przekazać jakby tą wizję, sposób grania, to jakbym widział, żeby zespół funkcjonował, organizację gry. No i udało się, uważam, że dobrą drogą idziemy. Potencjał zespołu jak najbardziej w mojej ocenie wskazywał na to, że właśnie tak mamy grać. Mhm. Znaczy ja tutaj podałbym... Najczęściej z trenerów, którzy tutaj są, przejmowali zespoły w kryzysowej sytuacji. Całe życie, tak. I musiałeś reagować i często się zdarzało tak, że od pierwszego meczu zaskakiwało. Pierwsza rzecz, tutaj Ameryki nie odkryję, bo mówił Paweł o Ameryce, o Kolumbie. Z reguły jest tak, jak trener odchodzi, to znaczy, że było coś źle. No wiadomo, że zawodnicy zostaną, trener musi odejść, czyli odchodzi ten zły. Nie ma na kogo zrzucić odpowiedzialności. I pierwsza rzecz jest taka, że każdy zaczyna szybciej biegać, bardziej się starać, bo już nie ma na kogo zrzucić, trzeba wziąć się za siebie. Tak? I te pierwsze wrażenie jest ważne dla trenera o tyle, że jeśli wchodzisz do szatni i wcześniej pracowałeś z jakimiś porządnymi zawodnikami w dużym klubie, ewentualnie odnosiłeś sukcesy, łatwiej jest trafić do takich zawodników. Jackowi było tyle łatwiej, że Legię znał od podszewki. Wiedzieli wszyscy zawodnicy, nawet ci, którzy nie pracowali z nimi, nie trenowali, czy nie był w sztabie za Jacka Bytności w Legii. Wiedzieli wszyscy, bo zawodnicy szybko się orientują. Nie wiedzieli, tak. No, ale to jedno pytanie, już wszyscy wiedzą, tak? Bo nie przychodzi obcy człowiek, przychodzi ktoś, kogo znają. I jeśli opinia w szatni jest na temat trenera, który przychodzi, pozytywna, że on nas mobilizuje, on nas nauczy, on już to zrobił, on już to kilka razy nie tylko leczył grypę, ale też wyleczył kogoś z zawału czy z innych, to tak jak z lekarzem, tak? Jest lekarz, który już ma kilka sukcesów, uratował tego, to drużyna wierzy w takiego trenera. Jeśli przychodzi trener, który tylko opowiada, niczego w życiu nie zrobił, to po trzech dniach wszyscy już go mają dość i najchętniej chcieliby kolejne zmiany. Teraz kwestia jest taka, też jaką talię dostajesz do ręki, bo Jacek dostał bardzo silne karty do gry. To jest jego atut na pewno, bo ma dobry zespół, ale to jest też niełatwa sprawa. Dzisiaj powiedzieć kolegom, który grał kiedyś z nimi, może z niektórymi, tak jak Rzeźniczak czy inni zawodnicy, którzy zarabiają ciężkie pieniądze, zostali sprowadzeni, że ty dzisiaj nie zagrasz, ciebie nie będzie dzisiaj w 18. Dlatego ciągle ich wpuszcza. Nie, ale na początek próbował. Jest jeden taki, z którym grałem. To jest właśnie Kuba i reszty pozostały mnie. Ale gdzieś tam miałeś jakiś kontakt, albo jako trener, powiedzmy gdzieś tam jako drugi trener, asystent, czy gdzieś w rezerwach, gdzieś jakiś kontakt miałeś. I to jest o tyle fajne, że jeśli wynik się układa, łatwiej rotować tym zespołem, ale jeśli przychodzi trudny moment, musisz postawić na kogoś i ktoś zawsze będzie niezadowolony. To na pewno jeszcze przed Jackiem jest te trudne wybory, bo dzisiaj jest euforia. Dzisiaj ja uważam, że największym sukcesem tych meczów, od kiedy przyszedł Jacek do Legii, jest to, że od dzisiaj Ofoe, który nie przypomina mnie i Pawła na boisku, chociaż Paweł to mówi, że dobrze grał w piłkę, ja tylko na ręce. Bardzo dobrze. Przypomina was ze względu na wagę. Tak. Nie zgadzam się. I słuchaj, ja mówię o czymś innym. Ja mówię, że miał taką opinię, że przyszedł Grubasek zapuszczony do polskiej ligi, co on tu robi. Taka opinia była przez lipiec, sierpień. I nagle dzisiaj jesteśmy już w nowym roku i wszyscy mówią, najlepszy obcokrajowiec z historii od dzisiaj Ofoe. A kiedy on tak naprawdę zabłysnął? W tych najważniejszych meczach. Mhm. Piękna bramka z Realem, tak? Z Realem piękną bramkę. Tak. Później jeszcze kilka pięknych bramek, widzę, asyst i tak dalej. I dopiero pokazał cały blysk w tym najtrudniejszym momencie. Wcześniej tego nie pokazywał. Był trener, który go sprowadził. Nie zrobił, można w cudzysłowie powiedzieć. W ogóle jego styl jest taki granie od niechcenia. Tak mi się wydaje, że to jest też taki jego atut. Zidane troszeczkę taki flegmatyczny momentami, ale fantastyczny piłkarz. Ale jak trzeba kogoś strzelić, to jest być może, ale takie mam wrażenie sprawia, dla mnie osobiście, patrząc z boku, to ja dopiero tego zawodnika dojrzałem w meczu z Realem. Wcześniej graliśmy się to wtedy każdy nie pamiętałem w ogóle tego zawodnika z meczu, żeby coś takiego szczególnego. Bardziej tym Muleą się przejmowałem, bo to w pierwszym meczu z Jagiellonią zagrał fantastyczny mecz i chyba to był jego najlepszy mecz. I myślę, że każdy trener, który przychodzi właśnie do drużyny, jeśli ma coś do zaoferowania, to jedna rzecz, ale dwa, też kwestia jest taka, jak zostanie odebrany przez drużynę, zanim wejdzie do szatni. Bo już wiedzą mniej więcej, co czego się spodziewać. A ten choleryk, a ten się przyczepia, a ten zwraca uwagę na to, a ten pozwala na wszystko i tak dalej. Zanim wejdziesz, o tobie już wszystko wiedzą. Niestety tak jest. A jak przejmujecie takie drużyny w kryzysie, to macie czasami wrażenie, że piłkarze, których właśnie dostaliście, zwolnili celowo poprzedniego trenera? Zdarzało wam się to kiedykolwiek? Ja nigdy nie przejmowałem poza tym przypadkiem. Także doświadczenie moje jest minimalne. Natomiast ja nie zauważyłem tego. Chociaż opinie takie były, jak najbardziej, bo wiadomo, no, jestem człowiekiem sportu, to czytam prasę, oglądam telewizję i tam między wierszami można było to gdzieś tam wywnioskować, natomiast no, nie sądzę. Zawodnicy, żeby wychodząc na boisko, robili cokolwiek przeciwko trenerowi, bo ja byłem zawodnikiem Legii przez 10 lat i wychodząc na boisko niczym innym nie myślałem, jak o grze w piłkę i wygraniu meczu. Nie myśli się wtedy o pieniądzach, nie myśli się o tym, co jest w domu.
myśli się o grze, o koncentracji. Także ja w to nie wierzę, żeby tak było. Po prostu słabsza dyspozycja, czegoś brakowało wtedy w tym zespole i stąd nie były te efekty widoczne poprzez wyniki. Było jak było i trzeba było się z tym zmierzyć. W Koronie była taka sytuacja, że piłkarze byli trochę skonfliktowani z poprzednikiem. Znaczy nie wiem, czy tak albo bardziej było z nimi może. Znaczy chyba bardziej po odejściu, prawda, trenera Wilmana coś tam zaczęło się ukazywać, ale ja tak samo, ja nie podejrzewam, że zawodnicy celowo by chcieli grać na niekorzyść trenera. Podobną sytuację miałem we wcześniejszym klubie, tak, też obejmowałem zespół, który bronił się przed spadkiem i tam też nie widziałem ani nie słyszałem o czymś takim, że ktoś na siłę czy zespół na siłę grał przeciwko trenerowi, także nie wiem, no, może też mam zbyt małe doświadczenie, żeby się... Nie trzeba grać przeciwko, tylko po prostu nie grać za bardzo za tym trenerem. Mnie się wydaje inna rzecz, że może po prostu dochodzić do pewnego elementu. No, trener tak naprawdę z zawodnikami jest na co dzień. Na co dzień czegoś wymaga, na co dzień próbuje czegoś oczekiwać. Może przychodzić po pewnym czasie pewna jakby, nie wiem... Znużenie. Czy nie wiem... Młodzież nie wie, Maciek. Czy brak takiej może chemii, może rozbieżności jakieś narastają, jakieś małe problemy, które z każdym miesiącem zaczynają być większe. I to może to bardziej tutaj coś jest takiego, ale nie byłbym bardziej za tym, że ktoś na siłę chce zwolnić trenera, ale ewentualnie tak jak tutaj właśnie Paweł czy Czesiu też zauważył, że to może być już brak takiej maksymalnej mobilizacji tego, co było na początku, tego, co było wcześniej, czy w jakimś tam czasie. No, gdzieś ta mobilizacja troszeczkę spada i ciśnienie w szatni również. Ja zawsze szukam jakiejś powtarzalności w tym wszystkim. Tak jak już mówię, to już mój 9. klub w Ekstraklasie i obejmowałem najczęściej zespoły gdzieś tam właśnie, jak było źle. I widziałem, co było źle. Zanim przyszedłem do klubu, wiedziałem, co będzie źle. Tak jak mówiłem, winny jest trener i tak dalej. W drużynie jest zawsze tak, że na kogoś musisz się zdecydować. Masz 20 kilku zawodników. Podobnie było w Legii za trenera poprzednika Jacka. Zdecydował się na tego, na innego zawodnika. Przyjechali prosto z lotniska, grali od razu i tak dalej. Byli tacy zawodnicy. A ci zawodnicy, którzy nie zdobyli Mistrzostwo Polski, nagle przestali być fajni, przestali być ważni dla drużyny, dla klubu. Gdzie zostali w cudzysłowie, bo nikt nikomu nie chce zrobić krzywdy, sponiewierani, gdzieś tam odesłani do rezerw, na trybuny, nie grali w tych meczach pierwszych o Ligę Mistrzów i zaczyna się taka niechęć do trenera. Ja coś dla tego klubu zrobiłem, za poprzedniego trenera grałem, przyszedł nowy, wziął swoich grają i tak dalej. Jeśli to jest poparte wynikiem, to ci niezadowoleni no, są w wąskim gronie, siedzą z boku, cicho czekają na... Jeśli tego wyniku brakuje, to tych niezadowolonych przybywa. I coraz głośniej mówią. Głośniej mówią o tym, ale ich jest coraz więcej i też ci zawodnicy, którzy przyszli i słabiej grają, jak gdyby z polecenia trenera, też są w trudnej sytuacji, bo są pod większą presją nie tylko mediów, ale też zawodników w szatni. I to jest pierwszy początek zwolnienia trenera. Ja już to widziałem wiele razy w różnych szatniach. Ja nie mówię, że ja sam to przeżywałem, bo w żadnym klubie, gdzie byłem, może poza jednym, gdzie miałem takie odczucie, że można było przeciąć pewne rzeczy. Dlatego, którym? Nieważne, ale idąc do Szczecina, powiem o sytuację. Przychodzę do Szczecina, jesteśmy 4 mecze do końca, mamy 32 punkty i no nie ma szans już praktycznie teoretycznie nawet na to, żeby awansować do ósemki. Wygraliśmy 3 mecze, przegraliśmy w Szczecinie, awansowaliśmy do ósemki. Ale już znałem niektórych zawodników i uznałem, że 7 zawodników chce się pozbyć. No i tacy zawodnicy, którzy grali na co dzień, no tutaj nie ma tajemnic. Radek Janukiewicz, Max Rogalski, tam jeszcze kilku zawodników, Hernani i tak dalej. Ja mówię, pytam prezesa, czy chcemy zrobić w tym samym miejscu, czy chcemy zrobić postęp? Z tymi samymi zawodnikami znowu będziemy gdzieś więcej na tym samym poziomie. Na 7, na 8, albo na 9, może na 10. A co proponuje trener? Ja mówię, że to poszukajmy innych rozwiązań. Ci zawodnicy dużo zrobili dla klubu, są tutaj długo, musimy zburzyć hierarchię. Dzisiaj młody jest Woliński, jest powiedzmy w szatni tu, a w mojej ocenie powinien być tu, ale nie będzie, dopóki będzie Marcin Robak, będą inni zawodnicy. I przebudowaliśmy tą drużynę, ale ryzyko było takie, że ja jako trener, rezygnując z tych zawodników, którzy grali bardzo długo w tym klubie, od razu zwiesza sobie pętlę na szyję. Jak podano, że pierwszy mecz gramy na Lechu, drugi gramy ze Śląskiem, trzeci na Lechie, to już były głosy, że po trzech meczach będzie zmiana trenera. Zawodnicy nie chcieli odchodzić z klubu, mówi, wytrzymamy 3 mecze, nie będzie trenera. Na szczęście wygraliśmy pierwszy mecz, to się potwierdziło.
Zarobki tych piłkarzy, którzy przyszli do nas, były dużo mniejsze, budżet był stabilniejszy. W efekcie zajęliśmy po 30 kolejce trzecie miejsce i to się wszystko opłaciło. Okej, tu się udało, ale innym razem, jak zaryzykujesz taką gruntowną przemianę, ty jako trener musisz zobaczyć, jakie masz karty i co tymi kartami możesz wygrać. Masz 4 dziewiątki, to siedzisz cicho, jak grasz w kierki bez atu i dorzucasz tylko, tak? Ale jak już masz asa, to już zaczynasz kombinować. I trener też tak musi kombinować, w mojej ocenie. Tylko że to jest bolesne dla tego zawodnika, który musisz powiedzieć, że nie gra, dla jego rodziny. A dla ciebie też. Myślę, że Jacek, Jaczy, Maciek, każdy z nas przeżywa wewnętrznie, jak musisz kogoś wysłać na trybuny. Znasz rodzinę, widzisz dzieci, czasami na trening przychodzą, no ale to jest zawodowstwo. Ja bym chciał, żeby mnie ktoś wywalił, wiesz, na trybuny. Tak, wiesz, z boku bym sobie popatrzył. Wiesz? Dzisiaj cię wywaliłem. Ja tylko powiem, wiesz, że ja też byłem kiedyś takim trenerem, ale powiedzmy personalnym. Rządziłem przeglądem sportowym i od razu chciałem być takim trenerem, powiedzmy to tak w przenośni. Tak. Takim zdecydowanym i tam zlikwidowałem wszystkie zebrania, tam w ogóle demokracja też. Żadnej demokracji. Powiedziałem, że będę gadał z 2-3 osobami, reszta co? Ja mówię, reszta to możecie iść do kibla, tam se zapalić i na mnie ponarzekać. W ogóle mnie to nie interesuje. I zaakceptowali te reguły. I tak mnie potem zwolnili, ale to trwało kilka lat. Ale giniesz za swoje decyzje. Tak, absolutnie, ale ja uprościłem. Też właśnie miałem dokładnie taki sam plan, że z tymi gośćmi to ja już świata nie podbiję. To sobie nowych zawodników znalazłem, tak? Paru, ale najlepszych. Tak? To jak ty mówisz, to asy, tak? I to było fajne, a my do kibla. Papierosy palcił. No, ale płaciłem, słuchaj, płaciłem im, żeby tylko nic nie pisali, wiesz? Naprawdę kapitalny pomysł, wynalazłem. Jacek, ty podjąłeś taką decyzję, która była bardzo ryzykowna dla ciebie. No, wspomniany Rzeźniczak, tak? Który bardzo dużo bramek zawalał. To skutkowało na całe zawalone mecze tak naprawdę. I wiele osób sądziło, że on już się nie odbuduje psychicznie. Ty na niego postawiłeś, gdyby on nie odwdzięczył się dobrą grą, no to też znalazłby się w trudnej sytuacji. Ale gdyby się nie odwdzięczył dobrą grą, stabilną grą, to by nie grał. I on o tym wie, bo ja z nim na ten temat rozmawiałem. Można wierzyć czy nie wierzyć, ale zawsze podchodzę do tego sprawiedliwie, staram się. To jest moja ocena. Ktoś inny może mieć zupełnie inną. Po meczu w Szczecinie była taka sugestia, bo tam przegraliśmy 3-2. Kuba zrobił rzut karny, o który wiele było pretensji do sędziego. Uważam, że niesłusznie, od razu uciąłem to na drugi dzień, że to my przegraliśmy mecz, a nie sędzia, że sędzia podyktował karnego, tylko dlatego, że nie wykorzystaliśmy 7 sytuacji, po których powinniśmy strzelić gola. I żebyśmy nie myśleli w ten sposób. Nie odbyłem z nim przed meczem z Realem. Nie naliczyłeś te 7 sytuacji? Ale... A tak powiedziałem, może było 6, może 5. Ale było sporo. I rozmawiałem z nim bezpośrednio przed meczem z Realem Madryt. Bo wiedziałem, że to jest doświadczony piłkarz. Jak jeszcze dzisiaj coś zawalisz z Realem, to już koniec. Albo na zero z Realem, albo nie. Patrząc na kadrę Legii Warszawa, każdego zawodnika miałem zdjęcie rozpisane, kto jakie ma doświadczenie na arenie międzynarodowej. Na pozycji stopera mam Rzeźniczaka, mam Pazdana, który w tym meczu był kontuzjowany i zagrać nie mógł. Mam Kubę Czerwińskiego, mam Maćka Dąbrowskiego i mam Mateusza Wieteskę. Gramy z Realem. No i co? Mam wystawić Mateusza Wieteskę, który zagrał 23 minuty w Ekstraklasie. Kubę Czerwińskiego, który do tej pory grał na największym stadionie, no gdzieś tam w pierwszej lidze, prawda? Maćka Dąbrowskiego, który przyszedł do nas z Zagłębia Lubin i był najbardziej doświadczony. Czy Kubę Rzeźniczaka? Ale który ma 60... Międzynarodowego no, ale ma małe doświadczenie międzynarodowe. Kuba Rzeźniczak ma 60 meczów w europejskich pucharach. No to musi w końcu w tym meczu wziąć na siebie odpowiedzialność. Jeden że... dobry musi wreszcie być. Tylko 3 stracone. Nie zgadzam się, że jeden dobry. Ja wiem, że żartujesz. A na ten na 5-1. Bo znamy się długo, także wiem, że żartujesz. Ale Jacek natomiast... to nawet pochwalił Cieżniaka po meczu w Dortmundzie. No. I powiedział, że gdyby jeszcze raz miał bramkarza wybierać, to by też postawił na Cieżniaka. Trzeba było mnie wystawić. No, to samo bym zrobił. Ja między nogami bym Farduch Kowalski założył i bym nie wpuścił. Cieżniaku i ja o malarzu powiem, bo kiedyś coś podobnego zrobiłem w Lechu. To wracając jeszcze do Rzeźnika, zamykamy temat. Najbardziej doświadczony, gra, dobry mecz zagraliśmy. Stulecia, bo nie było. I poszedł, oczywiście, obrońca stulecia. Nabrał pewności siebie, następny mecz graliśmy dużo lepiej. Miał, wrócił Michał Pazdan na ten mecz z Realem rewanżowy. No i gra wyglądała dobrze, stabilnie przede wszystkim. A takie motanie, raz zagra ten, raz ten, no nie wpływa pozytywnie. Ja wiem, że wielu zawodników jest niezadowolonych, bo muszą być niezadowoleni. Gdyby ktoś był zadowolony, że nie gra, to bym go uważał za niesportowca, no bo sportowiec musi mieć w sobie tą piłkarską złość, sportową złość, że
No chce grać i tyle. Oni mają walczyć, pracować. Skończył się sezon, teraz się zaczną nowe przygotowania i znowu jest czysta karta i zobaczymy, co będzie w lutym. Czesiu, co chciałeś powiedzieć o malarzu i Cierżniaku? Była taka sytuacja, że też miałem dylemat w okresie zimowym, na kogo postawić Cierżniak. Cierżniaka nie było, ale był Kotorowski i był właśnie Arek Malarz, wtedy w Poznaniu, w Lechu. I zdecydowałem się na Krzyśka Kotorowskiego, ale Arek ciężko pracował. Mówię, Arek, przyjdzie taki moment, że dostanie swoją szansę w jakimś dobrym meczu, takim prestiżowym. No i ten prestiżowy mecz przyszedł na Legię właśnie. I Bronin Kotorowski, wygraliśmy tydzień wcześniej z Wisłą Kraków. Mowlik taką pocinką strzelił bramkę na 2-1. Nie pamiętasz, taki mecz był. Kotoresko był trenerem. Bo pamiętam, bo po meczu Irek Zawadzki przyniósł do szatni do nas w podziękowaniu taką zgrzewkę piw, nie wiem, Królewskie wtedy było, czy jakie piwo, sponsorem było właśnie Legii. No i wystawiłem Arka na ten mecz tutaj na Legii. Nie było 8, ale było 3. I też miałem dobre intencje, chciałem nagrodzić chłopaka, a tak po części troszeczkę pokarałem, bo wystawiłem go na tą Legię, szybko straciliśmy dwie bramki. Kibice mówią, dlaczego nie Kotorowski? No kibice wiadomo, mówią, tak. Wiadomo, że dlaczego ten tam. No, ale czasami tak właśnie trener coś od siebie chce zrobić, czasami wyjdzie, ja tak czasami pytałem, nie wyjdzie. Wiesz co, przepraszam, Antoniego Piechniczka kiedyś, mówię, panie Antku, dlaczego pan zwariował i pan na półfinał Mistrza Świata wystawił Pałasza, a nie Andrzeja Szarmacha, który zawsze Włochom strzelał bramki, najlepszy napastnik, a Piechniczek mówi tak, bo wie pan co, bo ja byłem młodym trenerem i tak sobie myślałem, ja wszystkich zaskoczę, bo oni się spodziewają Szarmacha, a ja ich załatwię Pałaszem, o którym w ogóle nie mają pojęcia, że on żyje. No niestety pomyliłem się. No także to i to był półfinał Mistrza Świata, gdzie w pierwszym meczu z Włochami żeśmy zremisowali 0-0, więc można przyjąć, że byliśmy na pułapie ówczesnych mistrzów świata. No było, minęło. Tu meczu nie można powtórzyć. Tu chcą ludzie wybory powtarzać, ale meczu się nie powtórzy. Ale powiem ci, że ten sędzia, który ukarał Zbyszka Bońka żółtą kartką, kiedyś mieliśmy okazję grać w Intertoto. Wotro, Michel Wotro, Belg. Spotkaliśmy nie, go... Nie, to Francuz. Ale Francuz, tak? No nieważne. No pewnie, że nieważne. Ale spotkaliśmy go w Azerbejdżanie, był obserwatorem naszego meczu. Nie, w końcu, bo ja spotkaliśmy się na lotnisku i była taka sytuacja, że on powiedział, że to, że Zbyszek Boniek dostał żółtą kartkę, to były naciski z góry, żeby za wszelką cenę, jak tylko można. Pamiętam, za wyjście z muru dostał, mógł każdemu innemu tak, dać, banana, tylko tak. Boniek. I on to nam powiedział na lotnisku po wielu, wielu latach. Ale wiesz, że to się wszystko zwraca, bo na przykład mecz ze Sportingiem, trudno powiedzieć, żeby sędzia Rokki był nieprzyjazny Legii, prawda? No, oczywiście, raczej nieprzyjazny sędziowo, znaczy, najlepiej no, jak potrafi, tak. Mógł karnego dać. Każdy właśnie, widział, że o to była chodzi. Ręka. Tak samo i... ten z tą kartką mógł dać, mógł nie dać. No tak, ale jeszcze Legia miała 5 innych sytuacji, także tutaj to tak... Nie, ja tylko mówię, że to się wszystko tam jakoś wyrównuje w życiu, to jest prawda. Natomiast ja się zastanawiam, bo tak słucham Jacka i zastanawia mnie jedna rzecz. Jak można trochę pominąć milczeniem to, że Legia traci najlepszego napastnika, za chwilę najskuteczniejszego, przepraszam, bo na puchary okazało się, że Prijović jest lepszy, bo trzyma tamtych stoperów dalej od własnej, prawda, bramki. Nie, wtedy Legia nie daje się zepchnąć tak do kompletnej obrony. Bardzo dobry pomysł. I za chwilę ten Prijović może odejść, jeszcze ma 2 miesiące. I no, to trzeba już powoli zacząć tam na aram bić, bo a propos piłkarzy, którzy się nie zgadzają w szatni, no niezgoda może wrócić. No ale to jeszcze chyba na Ajax trochę za połapnie za wysoki. No. Tak mnie to martwi, tego... jako człowieka, który życzy dobrze przecież każdej drużynie, nawet i ostatnio Korony Kielce, zupełnie nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. Sympatii pewnie. Pewnie da, chociaż powinienem go nie lubić, bo mnie raz wziął na dancing w odcinku, a tam wiesz, średnio wieku 92 lata. Dancing mi ja niczyja, no bo ja nie wszedłem tam w te tańce, a co do Maćka to nie wiem. Panu, wiem widzę, że, na swój sylwestrowy ci wiem, że pokój w hotelu trzymał, jakby co, no ale ten... Twarde łóżka a propos, no ale... No, nie, ja tak chcę woli rozbawienia, bo zaraz zabawa przecież. No właśnie, trzeba powoli się rychtować. Chodzi mi o to, że jak się traci atak, a tu nas czeka mecz za 1,5 miesiąca już. Nie? Tak jest, mamy za Ajaxem mecz. Nawet straciliśmy, tak, straciliśmy. Nie ukrywam wcześniejsze ustalenia, bo chciał. Tak, jasne, tylko że już czekam na tego już następnego. Natomiast myślę, że bezpośrednio po Nowym Roku... Coś będzie, wiadomo na ten temat. I zastąpimy Nemanię. Kędziora jest tam nieprzydatny w tym. Nie cieszy tam, a wam ciągle bramki strzela. No strzelił ostatnio, tak? Nie wiem. No tak, ciągle wam strzela. Ja, on wchodzi w 8 miesięcy. Ja jeszcze nigdy nie byłem niecieszony. Ja dlatego powiedziałem niepotrzebny, bo on to przegrał. Bo Legia tam zawsze dwa razy przegrała. Tak, i Kędziora wchodzi i strzela. Niesamowity jest. Nie zostawiajcie Legii tak przeciwko nam, bo po trzeciej kolejce gramy z Legią. Nie, no, jak się bacz, to wiesz, to jakieś Realu, a nie to.
Legia. Powiedzieliście coś takiego, że jak wybieracie skład, że przeczucie czasami, analizujecie kto jak zagrał, kto jak ma jakie doświadczenie. Wchodzą wam czasami po głowie takie myśli, które do tej pory chyba tylko Oreslęczyk wcielał w życie. To znaczy zawodnik strzelił 3 gole, w następnym meczu nie gra i Oreslęczyk mówi, że nie gra, no bo drugi raz nie strzeli 3 goli. Tak, to jest niemożliwe. To nie jest tak dobry piłkarz, żeby 2 razy z rzędu zagrać równie dobrze. Nero Kuka mówił kiedyś, jak ktoś zagrał 2 słabe mecze, że wystawia go w trzecim, bo w końcu musi zagrać dobry. Także są różne teorie. A to statystyczna, logiczna. Logiczne, jak najbardziej. Tym bardziej, jak to jest doświadczony zawodnik. Trochę jak Grzeniczakiem. Tak, natomiast z Kubą były też inne sytuacje. To jest temat na pewno taki, gdzie... Nie, tak rzuciłem, nie chcę rozmawiać o Rzeźniczaku. Nie ma co. Miał dobrą rundę od 20 września i tego się trzymajmy. Czesiu, masz tak czasami, że tak patrzysz, dobrze zagrał? No nie, już drugi raz go nie wystawi, bo to kompletny przypadek, on tak nie umie. Mam coś takiego, że czasami w poniedziałek wiem, kto zagra w sobotę, a czasami do piątku, do popołudnia, czasami do soboty, do przedpołudnia, nie wiem kto. I czasami jest taka sytuacja, że muszę wybrać 18, w dzień przed meczem robimy różne gierki i ktoś błyśnie w tej gierce i nagle wywracam wszystko do góry nogami, ten, kto nie był w 18, nagle daje do 11. Takie rzeczy już robiłem w swoim życiu. Bardzo często się to sprawdza, bo patrzysz, ten, kto jest na początku tygodnia w dobrej formie, a na końcu w piątek słabo wygląda, no to w sobotę raczej będzie słabo wyglądał, bo ta tendencja jest taka, nie będzie od razu tak. A ktoś, kto wygląda na początku tygodnia słabo, idzie do góry i widzę, o, to jest to. Wiele razy tak robiłem, teraz w Niecieszy również takie sytuacje mają miejsce. Kiedyś była taka sytuacja z Listkowskim, takim młodym chłopakiem Marcinem, Łukasz Zwoliński, bramki rzutu karnego z Jagiellonią, nie był wyznaczony. I w następnym tygodniu widziałem, że bardzo wziął to do siebie. Ja nie miałem o to do niego pretensji, wziął karnego, nie strzelił, takie rzeczy się zdarzają. Ktoś tam dobił, wygraliśmy w efekcie. No ale widziałem, że żyje bardzo tym wszystkim, gdzieś tam mu cały czas głowa buzuje. Widziałem, że nie jest skoncentrowany na tym, co będzie, a na tym, co było. I dzień przed meczem tak zobaczyłem tego Listkowskiego na rozruchu, mówię, 17 lat mam wtedy. Ja wiem, on będzie grał. I dzień przed meczem, w dniu meczu dzwoni do mnie Maciek Stolarczyk, pyta dyrektor o skład. Ja mówię, że tam to jest z przodu Listkowski. Dobra, bez jaj, powiedz, kto z przodu. Ja mówię, że Listkowski. Mówi, nie no, bez przesady. I mówi tak, dobra, jak wygramy, to się pod tym podpisuje. Tak humorystycznie to wszystko skitował. No i ten Listkowski, gramy, w pierwsze minuty asysta do tego Aki, Aka strzela bramkę. A w tym roku przepadł całkowicie, co? No nie, bardzo mało. U mnie zagrał 24 mecze. Ja ubolewam na tym, że gdzieś tam zginął, był u nas teraz w Niecieszy, to cień zawodnika. Przyznam szczerze, że cień zawodnika, ile to rok może zrobić. Chciał powiedzieć, zanim zapomnę. O tym, jak Leszek Jezierski, Napoleon, przygotował zespół na mecz. Pojechałem do niego, miałem odebrać lekarstwa 11 rano w hotelu, a mecz o 17. Hotel przy Pogoni, zaraz obok stadionu, i tam siedzimy, oczywiście piwo, drugie, trzecie, czwarte. A ja młody, to nawet nie śmiem protestować. Tam trzepię jedno za drugim, potem wódka wjeżdża, dun. O 4 wchodzi jakiś kierowny, mówi tam, Leszek, wiesz, tam coś, skład podaj. Wyjdź wam z tego, ci zorystyć. Bo on bardzo się tak bojowy stawał. No i dalej tego śmiego. No to już tam za 25 przychodzi ten, ty ale skład chociaż podaj, bo tego, wiesz, już jest za 25. Co, nikt nie wie, co jak mają grać? Ten tego śmego. No i tam za 10:05 spokojnie założył marynareczkę i spokojnym krokiem prosto na ławkę rezerwowych. Różne są szkoły i też wówczas Pogoń wygrała, więc ja zupełnie nie wiem, czy on widział cokolwiek, ale ten... Słyszałem taką historię, będąc w Pogoni właśnie, że kiedyś za niemu w autobusie przysnął i po meczu się obudził. Chłopcy szybko mówią na rozgrzewkę. Nie, to że wygraliśmy 3-0. A to bardzo możliwe. Bardzo, to bardzo, stare czasy. Bardzo to możliwe. No dobra, dziś... panowie, bo ten trochę nudzicie. Ja nie wiem w ogóle. Może dziś... ten, co z Jodłowcem, no nie tak. Wiem, co tego. No. Nie, no dziś na pewno taka sytuacja, jak tu pan mówił. Jak ci nie odpowiada, to może śmiało. Powaga? Tak, powaga. Ja idę. No dobrze. Najlepszego. Nie, no idę, słuchajcie, tak powiem szczerze, tam jak pierwszy wystartuję, to jeszcze mam szansę się gdzieś tam załapać na jakiś towar, a tak to już będzie wszystko przebrane, także szacuneczkiem i tego. Powodzenia ci życzymy. Miłej rozmowy. Miłej rozmowy. Paweł poszedł, zostawił szampana, czyli zroszył najgorszą rzecz, jaką mógł dzisiaj zrobić. No. Wracając do tych składów, to co Paweł mówił, no dziś to już jest niemożliwe, bo wiadomo, gdzieś tam odpowiednie godziny podawania tego składu, protokoły muszą być zachowane. A wracając
ustalania zawodników, to ja właśnie jak słuchałem Czesia, to tak jakbym słyszał siebie, bo ja bardzo właśnie podobnie robię. Cały czas obserwuję zawodników poszczególnych i nawet to, że zawodnik na przykład w poprzednim meczu grał bardzo dobrze, to nie oznacza od razu, że na pewno w następnym meczu wyjdzie, bo może któryś z zawodników, z tej pozycji akurat łapać taką wysoką formę, że będę chciał mu dać szansę, zaryzykować, pokazać, dać mu szansę i często też tak robiłem. Często to wychodziło, a często gdzieś tam człowiek się mimo wszystko gdzieś tam zawiódł i nie było może nie do końca zawiódł, ale nie było tego, co myślał, co oczekiwał, że ten zawodnik... Ale to zawsze wiesz po meczu. Tak, oczywiście. Ale wiesz, pokazuje ci zawodnik potencjał, ma wysoki, widzisz go na co dzień. Duży potencjał zawodniczy może, wiesz, i czekasz, aż się przełamie. Zaczyna ci to pokazywać na treningach, zaczyna nabierać pewności i tak dalej. Stawiasz go w mecz, a tu się okazuje, to nie jest to, nie? Jeszcze za wcześnie, jeszcze musi znowu... No tak jest, ale generalnie to czasami właśnie jest, że człowiek gdzieś tam ma pomysł na najbliższy mecz już w głowie ułożony, a gdzieś przyjdzie końcówka tygodnia i człowiek ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia. Ale jak Markowicz strzela z 30 metrów z voleja, to mówisz mu, strzelaj tak co mecz. Nie przejmuj się, czy mówisz mu, słuchaj, strzeliłeś, już wystarczy na ten sezon. Nie, ja się cieszę, że się chłopak przełamał, tak? Bo to o tym, że w ogóle spróbował, że odważyli się na takie strzały, na takie decyzje podjęli, to świadczy o tym, że wierzą we własne możliwości, wierzą w to, co robimy i to jest bardzo ważne. Chciałem powiedzieć odnośnie tych pięknych strzałów. Nie mówię akurat konkretnie o tych przypadkach, ale bardzo często jest tak, że trudna piłka, odbita gdzieś, bardzo trudno ją opanować, no to decyduje się zawodnik na strzał, żeby nie było kontrataku i właśnie kilka takich właśnie, chyba ze dwie takie bramki strzeli się w tym meczu. Mhm. Idealne. Ten twój Markowicz mówi, że on na treningu nawet nie strzela, tak? No, Markowicz i Ankur, nie? Ankur też bardzo, potrafi, ale Ankur tak, potrafi. Markowicz generalnie Wania prawą nogą, tak? Zawsze próbuje. On tutaj się zdecydował. Ale tu chodzi właśnie o tą decyzyjność. W klasie, czy ze cztery, no nie mówmy, że potrafi. No, często no, tak, słyszymy, mało, raz mu się udało. Mało. Często słyszymy w transmisjach, że podjął ryzyko strzału. Jakie to jest ryzyko? No nawet, że nie strzelisz. Może zostać bohaterem, tego zawodnika mówi, że to nie jest prawo, ryzyko. Tym bardziej to jest... każdy trener, raczej każdy z nas nie gani za to, że zawodnik oddał strzał, prawda? Bynajmniej ja nigdy za to zawodnika nie ganię. Oddał strzał, okej, okay. Oddałeś próbę, podjąłeś ryzyko, ale oddał strzał. Tak? Za pola karnego. A to jest... Kto w polskiej lidze bramkę od słupka, te zrale? Te dwie były za 16. Kto w polskiej lidze umie strzelić za 16 poza Budzińskim? Za 16? Wasiliew. Kto jeszcze? Wasiliew. No w Legii myślę, żeby znalazło się dwóch, trzech. No ale kto z taką regularnością? Odzidzia, Mulę. Ma dobre, tak regularne uderzenie. O, z Radowisz strzelił za 16. Radowisz tak wprowadzi go, widzę, w polu karnym. Tak, ale za 16 strzelił gola. Myślę, że Jewkisz ma też takie regularne uderzenie. No, Edi Andradina swego czasu, to już ale nie wiadomo. Ale to z tymi, co dzisiaj grają. Bo tak to byśmy mogli tam no sobie tak znaleźć. Gorgoń miał uderzenie, tak? Gorgoń, tak. No tak. A wywołaliście wcześniej dyskusję, bo ciągle pada to nazwisko Odzidzia Ofoe. Była w mediach ostatnia dyskusja, czy to jest najlepszy cudzoziemiec w historii, jaki tutaj trafił. Jakie jest wasze zdanie? Bo wiele osób mówi, że Kalucze, że może Radowicz. A ja myślę, że moja to Luboi wspomniał. Luboja, tak? No, Luboja to już przyjechał bardziej niż tak na koniec kariery. Dzia Gruli był taki w Gruzin, w GKS-ie Katowice. Fantastyczny piłkarz. Wy młodzi nie pamiętacie tego, Jacek może pamięta go, ja go pamiętam. Przeciwko sobie graliśmy. Doskonały piłkarz i nigdy się o nim nawet nie pamięta. Później wjechał do Francji, grał we Francji jeszcze przez kilka sezonów. I to jest twój typ? Tak, dla mnie tak. Bo nie było internetu, nie było transmisji. Dzisiaj przy tych transmisjach kilka jego bramek, kilka jego zagrań, to myślę, że inaczej troszeczkę by to wszystko wyglądało. Ale zawsze tak jest, tak samo jak z plebiscytami. No, wygrywa ten, który na koniec roku jest w dobrej formie, czy to trener, czy zawodnik. No to w tej całej dyskusji jeden głos ten zawodnik ma, ale od ciebie. Cała Polska głosuje jednak inaczej. Chyba, że Jacek zaraz powie, że masz rację. O Guruli czy o Walisie? Nie, ja o Guruli. Znaczy Guruli, bardzo dobry piłkarz, tylko też trzeba sobie powiedzieć, że to była też inna epoka. Tak naprawdę inne stadiony, inna presja, inne oczekiwania, inne tempo gry. Wtedy dużo się grało też nachodzonego, większe odległości, mniej było taktyki. Teraz jest dużo więcej tych wszystkich detali, które są bardzo ważne.
Natomiast dla mnie nie ma takiej klasyfikacji, kto jest najlepszy, bo każdy jest inny i nie ma dwóch takich samych piłkarzy. Pozycję trzeba do tego dodać, bo w obronie wiadomo, liczy się skuteczność, wygrywanie pojedynków jeden na jednego w defensywie, gra głową, ślizgi, wyprowadzenie piłki, czy potrafi grać podaniem, czy też nie. Ofensywnego zawodnika dużo łatwiej się ocenia, bo przede wszystkim patrzy się na niego przez pryzmat strzelonych goli. Kliżanasa dzisiaj nikt nie wspomina jako potencjalnie najlepszego. I to też trzeba sobie w ten sposób powiedzieć. Dlatego nie wiem. Natomiast Wadi znakomity piłkarz, a do tego profesjonalista, który podchodzi do swoich obowiązków jak należy. Radowicz to samo przez wiele lat na wysokim poziomie. O dziwo słyszałem, że Wadi miewał takie dość chamskie nawet odzywki, ale do trenera, który go sprowadził do Legii, czyli do Besnika Hasiego. Tego nie wiem. Natomiast mogę mówić o tym, jak jest teraz. Nigdy nie było żadnej sytuacji, żeby machnął paluszkiem ręką. Nie, wykonuje to, co do niego należy, pracuje, dobrze gra i ma pozytywny wpływ na zespół. Jest uśmiechnięty i to widać. No dobry piłkarz, bardzo dobry. Oby utrzymał tą dyspozycję, ja bym chciał dalej, bo zawiesił sobie rzeczywiście bardzo wysoko poprzeczkę. To jest taki motor napędowy tego zespołu. Myślę, że też mu dużo pomogła zmiana trochę pozycji. On wcześniej, jak obserwowałem mecze, grał niżej. Dzisiaj gra jako ten zawodnik na pozycji numer 10, gdzie ma więcej zadań ofensywnych, chociaż też mocno pracuje w defensywie. Ale ta pozycja daje mu dużo swobody i kreatywności, bo to jest piłkarz bardzo kreatywny. Mhm. Ljubo, ja tutaj typ, czy...? Niekoniecznie, ja po prostu wspominałem, tak, że bo przecież nie tylko Ljuboja, ale mieliśmy też, zachwycaliśmy się w pewnym okresie Stiliczem, tak? Nie mówię o Boju podpadłem, bo Krzysztof, który skończył karierę w Legii. No, w tej chwili teraz też mamy Krasicza. Lekko zablokował, wydawał rezerwę, tak? Mógł się odbić. Zdobyłeś mistrzostwo. Krasicz w Legii, który też bardzo, bardzo solidny piłkarz, ale ja tak się zastanawiam, czy to nie jest odzidża oczywiście w tym momencie, ale czy to jakby mówienie o tym, że akurat w danym momencie jest najlepszy obcokrajowcem, to akurat zbiega się w tym czasie, kiedy dany akurat ten piłkarz tak. W danym momencie ja jest. Bo to za tak jak właśnie mówię, było mówione to w momencie, kiedy był Ljuboja, to mówiono o Ljuboji. Był Stilicz, zachwycano się Stiliczem. W tym momencie mówimy o Gigi, a... Nie wiemy, jak będzie wyglądał na wiosnę, tak? Dokładnie. Nie wiemy, jak to będzie. Także bardzo trudne pytanie i chyba tak jednoznacznie nie odpowiemy. A dla Was takie odkrycie tego sezonu, rundy jesiennej, to kto z piłkarzy z polskiej ligi? Chwilę zastanowienia. Znaczy, ja myślę, że to nazwisko już padło dla mnie osobiście. Nie będę swoich zawodników wymieniał, bo kilku też mogą powiedzieć, że fajnie się zaprezentowało w Ekstraklasie, ale mnie osobiście podobała się bardzo Niezgoda. Chłopak, który trafił do Ruchu, będąc Szczecinie, interesowaliśmy się tym chłopakiem. On grał w Puławach chyba, tak? W Wiśle Puławy chyba. Puławach potem trafił do Legii. Tak, właśnie i on wybrał Marek Citko, był jego menadżerem. Mówi, że nie macie szans, on trafi do Legii. Mówiliśmy, że w Legii to on nie pogra. No on nie pograł, ale dobry ruch, poszedł do Ruchu Chorzów. Ma taką intuicję, on mi troszeczkę przypomina i Sobiecha, i takich klasowych napastników. Sobiecha troszkę... to mi z twarzy trochę przypomina. Sobiech może dlatego też, ale taki inteligentny sposób poruszania się. Ja lubię patrzeć na zawodników, którzy mają inteligentne wybory. A nie przypomina ci twojego dawnego kolegę Kryszałowicza? Ricky Martin ze Słupska, jak mówiono. Nie, myślę, że Paweł był innym typem zawodnika. Paweł bazował na technice. On z pozoru tak wyglądał, że on nie ma tej techniki, on miał fantastyczną technikę użytkową. Nie, ten jest lotny bardziej od Pawła, ładnie biega, umie na prostopadłą piłkę wejść, umie też tą piłkę fajnie poholować. Kryszał też to potrafił, ale myślę, że to jest taki zawodnik, on ma coś takiego naturalnego. Bo ja lubię bardzo często, tutaj mówimy o tych zawodnikach, którzy dzisiaj dobrze grają, od razu typujemy ich najlepszy w historii, w obcokrajowiec. Ja lubię czasami się cofnąć w czasie, 74, 78, 82 i tak patrzę na naszą reprezentację, patrzę na Holendrów, na ten futbol totalny, na Argentynę, na różne zespoły. Jest dzisiaj możliwość w internecie sobie poszukać te mecze i tak patrzę, czasami szukam inspiracji, w defensywie nie, bo to wszystko się zmieniło. Zupełnie inaczej gra wygląda w defensywie, po stracie piłki, wtedy można było holować przez całe boisko, Kempes łapał piłkę od 16 do 16 mógł prowadzić, ale patrzyłem na
rozwiązania w ofensywie i tak patrzyłem, kto to pokolenie świętej pamięci Dejne, Lubańskiego, Bońka, kto ich uczył podanie prostopadłe, podanie między dwóch i tak dalej. My dzisiaj dorobiliśmy do tego teorię taką, dużo teorii tego jest, bardzo dużo tej teorii. Nazwaliśmy podania diagonalne, prostopadłe, krzyżowe i tak dalej, i tak dalej. Ich tego nikt nie uczył. Pamiętam Mario Zagallo, jak prowadził reprezentację Brazylii, miał kilku analfabetów w drużynie, którzy nie potrafili pisać i czytać, to na trening kazał przynieść takie skrawki drzewa pocięte. Każdy dostał dłuto i młotek i musiał siebie wyrzeźbić w tym pniu drewna. I później przesuwali te pnie. Ty jak piłka tam, to ty stoisz tu, pele i tak dalej, i tak dalej. Uczył tych zawodników. Dzisiaj w dobie tej techniki... Ja się nie zgodzi z ruchu chorzów. Proszę? Nie, ale do czego zmierzam? Ale przez Argentynę wrócimy. Bo on to ma naturalne, wiesz? Wtedy nikt nie mówił Lubańskiemu czy komuś innemu, jak ma zbiegać na piłkę prostopadłą. Warto czasami sobie popatrzeć, jak ci piłkarze sobie radzili, w jaki sposób oni zagrywali. Zagrał, wyszedł przed piłkę, obiegnięcie, mówi tutaj Paweł o tym obiegnięciu i tak dalej. To wszystko było takie naturalne. Dzisiaj dorabiamy do tego taką dużą teorię, mówimy te analizy, tu kwadrat w prawo, kwadrat w lewo. Zresztą Jacek uczestniczy w Mistrzostwach Europy w Polsacie. Ja też kiedyś miałem tą przyjemność na Mistrzostwach być z Polsatem. Szukamy jakichś tam rozwiązań, figur i tak dalej. Wcześniej tego nikt nie robił. Z inteligencją i kreatywność zawodnika. Tak, właśnie. Masz czterech inteligentnych piłkarzy kreatywnych w drużynie. Oni ci potrafią stworzyć grę. Nie masz, masz jednego czy dwóch. Bardzo ciężko się tą grę wtedy gdzieś tam tworzy. Ja do czego zmierzam, że my trenerzy musimy uczyć tych zawodników kreatywności, ale nie na poziomie ekstraklasy. Właśnie taki niezgoda. On już to ma. On już to ma. On dołoży jeszcze troszeczkę postury, troszeczkę fizyczności. Ja śmiem twierdzić, że to jest chłopak, który będzie dobrze grał w piłkę. Dzisiaj patrząc przez pryzmat tego, co pokazał w ruchu Chorzów w kilku tych akcjach, być może za pół roku trafi do Legii, a może do nas, nie wiadomo. I to jest chłopak naprawdę, ja widzę olbrzymi potencjał i to jest dla mnie taki chłopak na plus. No w styczniu w Legii. Nie tak? Może w trzecim klubie grać, sprawdzaliśmy. No. Ale w Legii może. W Legii może. W Legii może wrócić. Tak, ja się cieszę z tego, że Jarek miał taką udaną rundę. Ja ubiegałem o to, jak byłem trenerem Zagłębia Sosnowiec, aby trafił właśnie do mnie, do Zagłębia. Teraz każdy trener mówi, jak chciałem, żeby do mnie trafił. Jak chciałem, żeby do mnie. Jeszcze tylko Maciek musi powiedzieć, że chciał go. Jeszcze Maciek musi powiedzieć, że chciał go do Chojniczanki. Bo on miał bardzo dobry końcówkę rundy w trzeciej lidze, w rezerwach Legii. I tam strzelał bramki, w jednym meczu nawet 4 albo 5 goli strzelił, nie powiem z kim, ale duży luz, swoboda. No i trafił w końcu do ruchu. I tam rzeczywiście te statystyki ma bardzo, bardzo dobre, bo na 12 meczów rozegranych 7 goli, z tego co pamiętam. 3 albo 2 asysty, bo liczyłem to niedawno, ale mogę się o jedną asystę pomylić. No i dobrze, tym bardziej w drużynie takiej, która mimo wszystko w tych meczach goniła tak naprawdę. To nie była drużyna dominująca, która strzelała bardzo dużo goli, tylko wiemy, na którym miejscu w tabeli dzisiaj jest ruch. Także tym bardziej duża sztuka dla Jarka, że potrafił w tych spotkaniach błysnąć, strzelić gola i jest takie nim zainteresowanie. Ale on odkryciem dla ciebie? Nie wiem. Mówimy o młodym zawodniku. Jeżeli byśmy wiek młodego przyjęli 16-20, to tak, myślę, że on może być uznany za te statystyki, za to, że wszedł do pierwszej ligi jako ten żółtodziób, a pokazał się w wielu spotkaniach. To nie był jednorazowy wyskok, tylko to było pokazane i ta jakość była w każdym meczu. Mhm. Mnie się podoba, u niego jeszcze Jacek, dodam do tego, co powiedziałeś, taka różnorodność, że on różne bramki strzela. To nie jest zawodnik piątki pola karnego, że tylko dostawia nogę, on i poprowadzi piłkę i na prostopadłą piłkę wyjdzie i gdzieś się zastawi z przeciwnikiem na plecach. To mi się podoba u niego, że ma dużo możliwości strzelania bramki. To nie jest tylko dośrodkowanie i krótki słupek, ale też jeszcze inne możliwości ma. No i tam, dla ciebie, kto odkrycie? Znaczy, tak się zastanawiam, bo to, że niezgoda na pewno miał bardzo udaną tutaj rundę, to nie ulega wątpliwości, ale tak myślę, że chyba warto by też pomyśleć o zawodniku Wisły Płock. Tym bardziej, że to jest Beniaminek i młodym zawodniku, który tak naprawdę pokazuje się dopiero w Ekstraklasie. Co prawda on może aż tak regularnie też nie grywał. Mówię tu o Recy. Jest też chłopak, który myślę, że może też się ciekawie rozwijać, ale na pewno, no, tak biorąc pod uwagę... Ale ja bym go bardziej, wiesz, ze swojego punktu widzenia, ja go pamiętam z floty, jak grał, dla mnie takie trochę rozczarowanie, powiem szczerze. Ja widząc w pierwszej lidze tego chłopaka, myślałem, że on tak się większym przebojem dostanie do tej ekstraklasy, że więcej pokaże. On bardzo często wchodził gdzieś tam na ogony i tak dalej. Bo chyba więcej się o nim mówiło przed startem sezonu, tak, niż w trakcie sezonu. Tak, bo on bardzo dobrze grał, regularnie grał bardzo dobrze. Tu troszeczkę ta liga go, myślę, że na początku przerosła i on tak nie do końca. Ja bym się tu z tym nie zgodził. Ja go obserwowałem, bo znam tego chłopaka.
On od ciebie tam schoni, pochodzi z Kolejarza Chojnice. No, ja akurat nie widziałem go wcześniej, tak, ale tak, schodzi, z tych pochodzi, stron tak, pochodzi. Tak, gdzieś tam tak. Chojniczanka go nie chciała, gra w mniejszych klubach, trafił do Świnoujścia. Potencjał, łatwość bardzo lokomocji duży, i tak dalej, troszeczkę tą nogę tak lewą do środka stawia nienaturalnie, ale na pewno ja osobiście spodziewałem się więcej po tym chłopaku, bo znałem go wcześniej. Ci, którzy go nie znali, to być może gdzieś tam jednym czy drugim zagranie wpadł im w oko, ale ja go widziałem wcześniej w pierwszej lidze i w Flocie Świnoujście u Tomka Kafarskiego grał zdecydowanie lepiej. To od razu możemy zacząć. Tak. Ja bardziej myślę pod kątem tego, jakie chłopak ma umiejętności i potencjał co dalej. I potencjał bardzo duży i myślę, że to warto by, tak jak powiedziałem, zwrócić uwagę na tego zawodnika. Że to może być. Tak. Czesiu, od razu może zacząć drugą rundkę, do rozczarowania. Znaczy, jak już jesteśmy przy skrzydłowych i przy młodych zawodnikach, to myślę, że spodziewałem się więcej po Masku, bo tamtą rundę miał fantastyczną w poprzednim sezonie i mówił o wiosennej rundzie. Teraz gdzieś to zaczyna z ławki, może troszeczkę zamieszania, czy zmieni klub, czy nie zmieni, przedłuży kontakt. Wiem, że przedłuży w ostatnim czasie ten kontakt z Ruchem. I troszeczkę więcej się spodziewałem, bo ten chłopak miał taką dynamikę. We wszystkim, co robi, wszystko się odbywa bardzo szybko. Szybko prowadzi piłkę, szybko podejmował decyzje. Wygadany, pamiętam taki wywiad, jeden z pierwszych wywiadów, od razu gdzieś tam sobie zaczął żartować z prowadzącym ten wywiad. I wydawało mi się, że to jest chłopak, który mocniej będzie jak gdyby widoczny w Ekstraklasie. Gdzieś mi zginął, nie wiem, może za dużo od niego oczekuję, bo to jest w dalszym ciągu młody zawodnik, ale grając bardzo dobrze wiosną, jesienią jakoś mi zniknął. Jacek, masz kogoś takiego? Nie mam. Rozczarowanych na pewno wielu jest zawodników samych przed sobą, bo to jeden chciał więcej grać, drugi może za dużo nie robił w tym kierunku. Aż tak bardzo nie siedziałem. Jesteś dyplomata, nazwiska nie wypowiesz. Nie wypowiem, bo też nie siedziałem w wielu szatniach i nie wiem. Byłem od września tak naprawdę trenerem w Ekstraklasie i tak trzeba powiedzieć, że oglądałem te mecze, ale bardziej się koncentrowałem na Legii, bo nawet nie było czasu na to, aby oglądać przeciwników ze względu na wyjazdy, samoloty, Liga Mistrzów i tak dalej. A jak powiem za ciebie, że Zwoliński był takim rozczarowaniem totalnym w tej rundzie? Patrząc na minuty rozegrane spotkanie, na pewno tak. Ja bardzo cenię Zwolińskiego. Podobał mi się w poprzednim sezonie, strzelał bramki, silny, atletyczny. Z tego co pamiętam, gdzieś mu pod koniec sezonu przeszkodziła kontuzja w tym, aby grać w tych ostatnich meczach. Nie wiem, Czesiu, popraw mnie, ale coś takiego było, bo wiem, że go puściłeś gdzieś na urlop, żeby wyjechał. Ale tak, potencjał ma przeogromny. I rozczarowanie, nie powiem, że to jest rozczarowanie dla mnie, natomiast uważam, że to jest chłopak z ogromnym potencjałem, który nie miał możliwości w tej rundzie pokazania tego. Dlaczego nie miał możliwości pokazania? Nie wiem. Czy był w słabszej formie, czy znowu kontuzja, czy ma jakieś inne problemy, trudno stwierdzić. Natomiast patrząc na jego posturę, na jego grę, na jego zachowania, na jego wcześniejsze mecze, uważam, że bardzo dobry piłkarz. Ja myślę, że jeśli na giełdzie kupuje się akcje, jak są na dole, to dzisiaj jest dobry moment, żeby kupić Zwolińskiego. Uważam, że to jest taki Jacek, dobry piłkarz. Z dużym potencjałem, ale on w Szczecinie już się nie rozwinie. Mówię taką brutalną prawdę dla niego. Mówiłem mu wcześniej, Łukasz musi zmienić otoczenie, troszeczkę wyjechać. On tam jest od początku. Tam wszyscy mają pretensje do niego w kółko. Tak, wszystko, ciągle nie? Pretensje. Ja pamiętam, że czasami Łukasza zmieniałem w przerwie meczu. Łukasz był zły na mnie, że go zmieniałem w przerwie meczu. Mówię, że dlaczego w przerwie meczu schodzę? Ja mówię, Łukasz, dlaczego? Bo jakbym cię zdjął w 60 czy 70 minucie, to cały stadion będzie na ciebie gwizdał, bo kilka razy taka sytuacja była. Łukasz chodzi na swoim stadionie, wychowanek, a kibice, był taki moment, nie wiem, co on takiego złego zrobił, bo to jest bardzo porządny chłopak. Właśnie kibice gwizdali na niego i chciałem mu to oszczędzić. Kilka razy go zmieniłem w przerwie, między innymi dlatego, żeby oszczędzić mu właśnie taki... Jeszcze bardziej byś oszczędził, byś w ogóle nie wpuścił nie, na boisko. Ale albo jakby grał cały mecz, może by cały w 90 to strzelił gola. Nie szła mu ta robota, były takie momenty. Łukasz jest taki, że on bardzo się zamartwia, jak mu coś nie idzie, bardzo się zamartwia. To nie jest taki piłkarz, że spływa po nim i patrzy sobie tylko do przodu. Nie, on patrzy bardzo często do tyłu i mi osobiście bardzo dużo pomógł jako trenerowi. Strzelił chyba 15 z 23 bramek, czy nawet więcej. Przy mnie strzelił tych bramek, był pewniakiem do któregoś momentu. No ale później coś się zaczęło, transfer zagraniczny, nie wyszedł ten transfer, kontrakt przedłużony i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś tam w którymś momencie ta piłka chyba nie była pierwszym wyborem i stąd też ta kariera się nie rozwinęła przez ten ostatni rok tak, jak powinno. Ale on jest 93. rocznik, tak? Młody chłopak. Ja na pewno, bo tutaj Zwoliński, tak? Zresztą podobał mi się jeszcze za czasów, kiedy Czesiek prowadził Pogoń. Ale ja może nie rozczarowanie, bo to właśnie bardzo fajnie Jacek zauważył, że ciężko mówić nam, czy coś jest rozczarowaniem, skoro my tak naprawdę nie wiemy, w czym tkwi problem, prawda? I ciężko gdzieś tam jest wskazywać nazwiskami zawodnika, ale ja tak bardzo mocno się przyglądałem
temu, jak potoczą się losy Maćka Górskiego po przejściu z Chrobrego do Jagiellonii. I tutaj też myślałem o tym zawodniku, że gdzieś tu mi uciekł. Przyglądałem się temu, jak będzie, mało gra. Praktycznie nie wiem, czy zagrał. W początku u chyba Michała. Nawet bramkę strzelił. Tam był jakiś początek, tak, i później gdzieś mi tu znikł, tak? A jednak w tym Chrobrym był to, w tej pierwszej lidze był takim jednym z czołowych zawodników i wydawałoby się, że to się bardzo fajnie zawodnik dalej rozwijał. W tej chwili gdzieś mi ucieka, ale jak jest i co jest przyczyną, to trudno powiedzieć. Teraz mi się przypomniało, że jednym z oczarowań to jest zawodnik, z którym ty miałeś napięciu, czyli Patryk Małecki miał naprawdę jak na siebie w ostatnich latach. Uściśle od razu. Ja z Patrykiem miałem bardzo dobre relacje. On tak do nie momentu, uważa. Do momentu, kiedy go nie zmieniłem, bo Patryk, jak przychodziłem, był po zerwanych gazelach krzyżowych. Nie trenował przez pół roku, dochodził do siebie, pojechał się do Poznania. Kontuzja Aki, on wszedł, zrobił asystę, ale wiedziałem, że nie będzie mógł grać całych meczów, za chwilę przyjdzie dołek. Po dwóch czy trzech meczach musiałem go posadzić na ławkę, strzelał z ławki. Patryk uwielbia, jak gra od początku do końca. Tylko nie wszyscy zawodnicy akceptują tą jego obecność na boisku, bo jak popatrzysz na zachowanie Patryka, jak on gra, on bardzo dużo daje asyst, jest bardzo groźny do opinowania, bo jest i do prawie do lewej nogi. Od tej rundy daje, bo tak, wcześniej nie dawał asyst. Tak, ale jest to, ale problem jest taki, że jak gra lewy obrońca i idzie cały czas na obiegnięcie, o którym wspomina Paweł, nigdy piłki nie dostaje. I zawodnicy się irytują. Sadlok już w którymś momencie przestał biegać do przodu. Jak popatrzysz, jak Wisła gra, to Sadlok już nie biegnie. Patryk sam rozwiązuje tę sytuację. On to robi dobrze. Prawa, lewa noga. No, ale u nas była taka sytuacja, że mieliśmy i Nunesza, dobry piłkarz, i Lewandowski. I często chodzi na obiegnięcie, a Patryk wszystko chciał sam. Jak jest w formie i mu wszystko wychodzi, nikt do niego ma pretensji. Ale wtedy w formie nie mógł być, bo był po ciężkiej kontuzji. I odszedł w Wiśle wiosną, też nie grał jakoś rewelacyjnie. Musiał troszeczkę pograć tych meczów. Teraz zagrał wszystkie spotkania od początku do końca i wygląda naprawdę dobrze. To, że umie grać, wszyscy o tym doskonale wiemy. To, że ma jakieś tam problemy takie, że jak ktoś się go zmieni i tak dalej, że trudno mu to zaakceptować, też o tym wszyscy wiemy, ale ja nie mam z nim problemu w sensie takim, że uważam, że to jest słaby piłkarz i tak dalej. Akurat w tym momencie, w którym ja byłem w Szczecinie, był po ciężkiej kontuzji i nie był tym Patrykiem, który jest dzisiaj. Mhm. Ale zdecydowanie na plus, zgodzę się z tobą. W wielu plebiscytach za najlepszego piłkarza rundy uznawany jest Wasiliew z Jagiellonii. Czy to trochę nie świadczy jednak słabości tej ligi? Bo to jest trochę taki człapak, tak? To nie jest taki piłkarz XXI wieku, który zasuwa od pola karnego do pola karnego. To jest raczej piłkarz w stylu polskiej ligi lat 90. Porusza się dostojnie bardzo. Dostojnie, dobre uderzenie z dystansu. Wtedy wielu zawodników dużo takie uderzenie miało. To jest tak, piłkarz, który wyprzedza myślami to, co zrobią jego koledzy, bo potrafi rzeczywiście zagrać w tempo bardzo dobrze za linię obrony. No, zgadzam się idealnie z tym. Idealnie się wkomponowuje w ogóle tak. W zespół Jagiellonii, prawda? To jest zawodnik, którego jak się obserwuje, to w 80% bierze udział w akcjach ofensywnych, a 20% tak mniej więcej angażuje się w grę defensywną zespołu, inni są od bronienia, on jest od ataku. I on w Jagiellonii naprawdę gra bardzo dobrze. Piłkarz, który robi różnicę. Dla mnie nie powiem, że on jest najlepszy, bo bym musiał zrobić ranking piłkarzy i bym musiał powiedzieć, że on jest w pierwszej piątce tych zawodników, obok Wadisa, obok Radowicza, obok tam jeszcze kilku. Teraz też nie będę sypał z rękawa, bo się nie przygotowałem do tego aż tak bardzo, żeby powiedzieć kto, ale czołówka, na pewno czołówka. To, czy dałby sobie radę w zachodnim klubie ze względu na tą motorykę, trudno w tej chwili powiedzieć. Najprawdopodobniej nie. Pytanie, czy dyplomatycznie akurat odpowiadając. Tak funkcjonował w innym zespole, prawda? Tak, bo to też ja go pamiętam z Piasta Gliwice, bo on w Piaście grał. Mhm. Gliwice to zupełnie inaczej. Dokładnie. Michał Probierz widział w nim ogromny potencjał, bo go ściągnął do Jagiellonii. Ja byłem na pierwszym meczu, jak Jagiellonia grała w Białymstoku, w Pucharze, w eliminacjach do Ligi Mistrzów z greckim, nie z greckim, tylko z cypryjskim zespołem. Grała. Z Omonią? Chyba z Omonią, tak, z Omonią. I wtedy Michał Probierz zmienił go w tam 60 czy 70 minucie, bo nie był przygotowany dobrze motorycznie, bo to było widać. Brakowało tego tempa gry z jego przypadku, w jego przypadku. Natomiast no, trzeba powiedzieć, że jest to piłkarz, który dla Jagiellonii jest kluczowym zawodnikiem. Bez niego być może na tej miejscu w tabeli Jagiellonia by nie była. Mhm. To pewnością tak, ale no nawet te liczby, chyba 9 bramek, 10 asyst, może odwrotnie, bo już nie pamiętam dokładnie.
jak przyłożymy do mojej drużyny, czy do Maćka drużyny, czy nawet do twojej tej drużyny, mieć takiego zawodnika... Do twojej to 20 kolejek, by, wiesz... No tak, ale wskoczył. Uradowicz w tej chwili, bo ma 8-8. Tak, tak, to już jest... Ja patrzę właśnie, jak się układają drużyny, te, które są w czubie, jak te bramki się rozkładają, jak wleki się rozkłada, tak symetrycznie wszystko. Jest chyba 6 czy 4 zawodników, którzy mają 7-8 bramek, asysty i tak dalej. To fajnie, bo ktoś jest w słabszej formie, ktoś za siebie bramkę strzeli. To, co mi się podoba u Wasiliewa, też lubię z przyjemnością na niego patrzeć i nawet często podaję jako przykład, czy w Szczecinie będąc, czy tutaj w Niecieczy, pokazuje, w jaki sposób operuje piłką i co robi. Kiedy nie trzeba, on nawet tej piłki nie dotyka, przepuszcza i żeby w pierwszym kontakcie uderzyć. Przypomniałem sobie taką bramkę na Krakowi, to było na 2 albo na 3, już nie pamiętam, jeden. Że na połowie piłkę ktoś mu zagrał, on przepuścił sobie tą piłkę i z pierwszej piłki zagrał sam na sam i podał bramkę na 2 albo na 3-1, już nie pamiętam. I to mi się podoba, bo często zawodnicy przyjmują tą piłkę w momencie, kiedy nie trzeba jej przyjmować, zwalniają tą akcję. On każdą akcję przyspiesza i co ważne na tej pozycji, on nie traci piłek. Jak się popatrzy na niego w czasie meczu, nie ma czegoś takiego, że on straci piłkę, bo źle przyjął. Nie ma czegoś takiego. On może niecelnie gdzieś podać, minimalnie pół metra mu zabraknie, ale on nie traci piłki. Jak mu się ktoś zagra w piłkę, to albo wywalczy faul, albo wywalczy pozycję i z tej pozycji coś mądrego zrobi. Także moim zdaniem bardzo inteligentny piłkarz. Motoryka oczywiście na minus, bo myślę, że gdyby ta motoryka była inna i wiek inny, to by tu nie grał. Tak. To jest troszeczkę kasus Stilicza. Też wszyscy mówiliśmy, że to jest fantastyczny piłkarz, ale poszedł na Ukrainę, odbił się od Ligi Ukraińskiej, gdzieś tam później dogrywał w innych ligach. Do wzięcia, bez klubu dzisiaj. No wiem, ale też no jego problem jest nie to, że nie umie grać piłkę. On by tutaj mógł nawet u nas czy u Maćka sobie swobodnie grać, ale no paszport, on jest spoza Unii i to też ogranicza w dużym stopniu to, że nikt się nie zdecydował na niego, to jest właśnie te kwestie paszportowe. Paszport na pewno, wracając do Stilicza, na pewno, czy pozostając przy nim, na pewno paszport, ale też i motoryka, prawda, bo Stilicz też nigdy nie imponował jakąś dużą szybkością. Ale w Kielcach przymknęliby się oko. W Kielcach grał Eddie bez motoryki. Ale na pewno też piłkarz o dużej inteligencji i myślę, że jeżeli mówimy, czyli za ciepło o nim mówisz. Wasiliewie bardzo podobnie, prawda? Też duża inteligencja, bardzo dużo widzący piłkarz. Na pewno tak jak już tu wspominali koledzy wcześniej, bardzo taka integralna i bardzo ważna część zespołu Jagiellonii, prawda? Piłkarz, bez którego tak na dobrą sprawę można sobie nie wyobrażać dzisiejszej Jagiellonii, na którym ta cała gra ofensywna praktycznie się opiera. Ale wiesz, tutaj mówimy o Wasiliewie, ale też trzeba oddać Jagiellonii, że ta pozycja dwóch środkowych obrońców, bardzo solidnych. No, bardzo solidnych. Oczywiście, prawda. Przyszedł bramkarz, wydawałoby się już troszeczkę wiekowy, Kelemen, ale też przez długi czas oni mieli najmniej bramek straconych. Nie wiem, jak teraz się to skończyło, bo przestałem to śledzić, ale oni naprawdę, Legia ich troszeczkę skaleczyła, chyba 4 czy 5 było, to nie pamiętam. 4 to był taki najwyższy wynik, a tak bardzo trudno Jagiellonii było bramkę strzelić. I to też między zasługa tych dwóch stoperów i to też jest, do tego dochodził Tomasik. Troszeczkę prawa strona była taka niestabilna, bo czasami Grzyb grał, czasami ktoś inny grał, ale myślę, że to jest siła. Podoba mi się tak samo ten rozgrywający Ukrainiec, czy Łotysz, to jest Łotysz, Tarasow, tak? Tak, też fantastyczny chłopak. Uważam, że w środku pola najlepiej grający zawodnik w polskiej lidze głową. Najlepszy timing. Wam strzelił bramkę chyba po rzucie wolnym, tak? Czovilo? Tak. Czovilo jest, mało mobilny. Czovilo, ale mówimy o głowie. O głowie, tak, ale mało mi chodzi o głowę, bo Czovilo trzeba zagrać na punkt i on wtedy tą głowę wygra, a on sobie szuka pozycji. Głowę. Nie no, można porównać, tak, to podobnie grają. Jak się gra w przeciwko Krakowi, to zawsze się myśli, kto tu z Czovilo będzie grał? Zawsze ten sam problem jest. Umie, rzeczywiście. Trzeba ciągnąć zapałki. Kto ma pecha, ten trafia. Tak, tak. A Czesiu, muszę ci zadać jedno pytanie. Na wiosnę dalej będzie się grać tak brzydko, czy coś zamierzasz zmienić w tej sprawie? Bo... My gramy ładnie. Uważam, że gramy ładnie, bo mamy 33 punkty. Te głosy komuś się może nie podobać. Ktoś kiedyś powiedział, jak się nie podoba, to się przeżył na Barcelonę. Kibicy w Barcelonie. Ja tak zrobiłem, już nie oglądam twoich meczów. No wiem, tylko pytasz o wyniki. Jak się grać, to rzeczy źle. Chcielibyśmy ładnie grać, ale to nie jest takie proste. Jacek doskonale wie, że żeby ładnie grać, to trzeba mieć też odpowiedni dobór zawodników pod określony styl. My mamy zawodników takich, jakich mamy, oni bardzo się starają. Myślę, że jesteśmy najciężej pracujący zespołem na boisku, bo najkrócej jesteśmy przy piłce. Jak jesteś bez piłki, to musisz najwięcej biegać. I tutaj nie mówię tylko, żeby pochwalić swoich chłopaków, ale taka jest sytuacja. No, masz rzadko piłkę, to musisz więcej biegać od innych. I my potrafimy biegać za tą piłką i nie mówię, że to sprawia nam przyjemność, ale ten ból jest do zniesienia dla nas. I wygrywamy większość meczów właśnie dzięki temu, że mamy mniejsze posiadanie piłki. Tam, gdzie mieliśmy większe posiadanie piłki, tam przegrywaliśmy te mecze. Wygrywamy sposobem, no bo taki zespół jak my musi mieć sposób na robienie punktów. I myślę, że tutaj
za wiele się nie zmieni, nie licz na to, że będziemy grali jak twoja Barcelona. Może... Ale tak jakbyście do trzech podań wymienionych z rzędu doszli, to już będzie naprawdę miło. No. Taką akcję zrobimy z trzepodaniowym, to ci prześlę materiał. Nie, myślę, że dołożymy coś do tego, na pewno dołożymy, bo też w niektórych momentach mam świadomość, że można lepiej te akcje rozegrać spokojniej z wykorzystaniem całej potencjału technicznego, bo to nie jest tak, że to są zawodnicy, którzy nie mają techniki. Oni mają tą technikę, no ale gdzieś tam... Dyskretną. Proszę? Dyskretną. Dyskretną? Nie, mają tą technikę. Może nie tak jak Ofoe, czy tam jeszcze kilku innych zawodników, ale potrafią. Muszę Jacka i Maćka na koniec zapytać jeszcze. Rywalizujecie między sobą awans też do Ekstraklasy, tak? Bo zostawiliście kluby w pierwszej lidze. Zostawialiście je w bardzo dobrej pozycji. Może być tak, że na koniec sezonu Jacek będzie mistrzem Polski i jednocześnie trenerem, który wywalczył awans z Zagłębiem Sosnowiec, a Maciek będzie trenerem, który uratował koronę przed spadkiem i jednocześnie wywalczył awans dla Chojniczanki. To myślę, że miło by było. Ja bym nie miał nic przeciwko temu. Ja też kibicuję bardzo poprzedniemu klubowi. Zresztą Jacek myślę tak samo. Także no co, no by tak było. Tak jest. Ja zostawiałem po 9 kolejce na pierwszym miejscu, Maciek po 20. Któreś tam też na pierwszym miejscu, czyli się... Dobrze, Paweł Anioła byś nazwał was zdrajcami, że w ogóle nie macie prawa pracować w zawodzie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy program. Gośćmi byli Jacek Magiera. Dziękuję bardzo. Czesław Michniewicz. Dziękuję. Nieobecny już Paweł Zarzeczny, który ruszył w tango. I Maciej Bartoszek. Dziękuję bardzo. Szczęśliwego nowego roku życzę. Do zobaczenia w następnych odcinkach.